Państwo mogą mnie nie znać z tej strony, aczkolwiek nie ukrywam, że wcześniej w życiu takim prywatnym miałem jakieś tam do czynienia z tańcem i to były moje podstawy. No i teraz po latach przerwy nagle wracam do tego. Ale to jest coś, co ja uwielbiam, coś, co kocham i gdzieś chyba dobrze się w tym odnajduję mimo wszystko, aczkolwiek jest dużo rzeczy nowych dla mnie tutaj, to znaczy wszystko to, co się właśnie dzieje dookoła, tak, wywiady, kamera, światła, to jest nowość i to jest coś, co z kolei mnie jakoś stresuje i blokuje. Nowością jest też to dla mnie, że jednak jest partner. I musieliśmy przez te pierwsze treningi za nią się pozgrywać. Zresztą do tej pory to się dzieje, że musieliśmy się z siebie nauczyć, jak w ogóle też my w tym się odnajdziemy. Też jest różnica wzrostu między nami, więc to też nie jest łatwe przy wielu. Tego teraz nie widać, bo Ania ma cudowne, piękne, wysokie szpilki. Ale broczki. Ale to jest nowość, to jest trudne. Czyli dla ciebie odwrotnie jak dla Ani, ty uczysz się być w duecie, a ty uczysz się być solo podczas solo. Solo, dokładnie. Mm-hmm. Jakby też wcześniej tańczyłam taniec towarzyski, miałam po prostu świetnego partnera, jeżeli chodzi o taniec z gwiazdami, chyba po prostu muszę to powiedzieć, nie owijajmy w bawełnę. I jednak, jeżeli tańczysz we dwójkę, zawsze masz wsparcie. Poza tym, jeżeli ty będziesz miała zaćmę i nie będziesz wiedziała, co się dzieje, gdzie jesteś i o co chodzi, to masz tą drugą osobę, która wie lepiej zawsze, bo po prostu wie lepiej, ma doświadczenie i jest w stanie wszystko ogarnąć tak, jakby wyglądało, że właśnie tak to miało być, tak miałaś zatańczyć, właśnie tak miałaś się pomylić. I jakby masz wewnętrzny spokój, że to nie od ciebie zależy, jakby to się rozkłada. Jeżeli jesteś sama na scenie, wszystko zależy od ciebie.